Pokémony to w dużej mierze słodkie i fajnie wyglądające stworzenia. Jednak za tą przyjaźnie wyglądającą otoczką kryją się mroczne sekrety, historie, których poznanie nigdy nie pozwoli ci spojrzeć na te istoty w tym samym świetle. Prezentuję wam dzisiaj najstraszniejsze wpisy w Pokédexie. Drifloon to dość niepozornie wyglądający Pokémon balon. Z tego powodu też przykuwa uwagę dzieci, które chcą go za jego małe wystające kończyny złapać. W momencie kiedy dziecko to robi, Drifloon owija się wokół jego ramion i wznosi się ku niebu. Na szczęście nie ma on wystarczająco siły, aby dzieci w większości przypadków unieść. Co jednak czeka dzieci, które są na tyle lekkie, aby być przez Drifloona podniesionym? Ciężko powiedzieć, bo trzeba by je najpierw odnaleźć. Bayonet, Pokémon marionetka, początkowo był najzwyklejszą zabawką. Jednak po zostaniu porzuconym przez dziecko, do którego należał, zaczyna dziać się z nim coś, co nie powinno mieć miejsca. Ta nieposiadająca świadomości lalka zaczyna czuć głęboką urazę, która rośnie do tak dużych rozmiarów, że przemienia się w istotę zwaną Bayonetem, której jedynym celem jest zemsta na dziecku, którego porzuciło. Mimikyu przebiera się za Pikachu, aby więcej ludzi chciało się z nim zaprzyjaźnić. Nie jest to Pokémon chcący ludzi w jakikolwiek sposób zranić. Nie oznacza to jednak, że samo jego istnienie nie naraża wszystkich wokół niego na niebezpieczeństwo. Nikt nie wie, jak Mimikyu wygląda naprawdę. Nie dlatego, bo nikt tego nie sprawdził, a dlatego, bo nikt, kto widział prawdziwą formę Mimikyu, nie przeżył wystarczająco długo, aby móc komuś o tym powiedzieć. W Pokédexie są utrwalone 3 osobne przypadki śmierci osób, które jego ciało ujrzały. Jedną z ofiar był doktor, który natychmiast zmarł z szoku. Drugim naukowiec, który zmarł na nieznaną chorobę. I trzecim trener, który przypadkiem zobaczył ciało Mimikyu przez nagły podmuch wiatru i tej samej nocy zmarł bolesną śmiercią. Spoink to bardzo słodki Pokémon. Nie ma on żadnego mrocznego sekretu, który sprawi, że zaczniecie się go bać, ale ma pewien problem, który sprawi, że możecie się zacząć o niego bać. Spoink nie ma nóg. Jest to Pokémon, który nieustannie skacze na swoim ogonie. Nie musicie się jednak z tego powodu przykro czuć. Powinniście się wręcz cieszyć, że Spoink nie został obdarowany nogami. Organizm tej małej świnki działa w bardzo dziwny sposób i nie spełnia jednej z najbardziej podstawowych funkcji, które są do życia potrzebne. Bicie serca. Kiedy Spoink skacze, wstrząsa on całym swoim ciałem i zmusza swoje serce do pracy. Jeżeli ten Pokémon kiedykolwiek przestanie skakać, jego serce przestanie bić. Parasect to Pokémon krab z wielkim grzybem na ciele. Jest to powszechnie znane błędne mniemanie na temat tego Pokémona. To nie jest krab z grzybem, a grzyb z krabem. Grzyb jest pasożytem, który w trakcie ewolucji przejął całkowitą kontrolę nad Pokémonem, którego okupował. Z tego też powodu Pokémon ten żyje w ciemnych, wilgotnych miejscach. Wszystko co Parasect robi, jest z rozkazu pasożytniczego grzyba. Hipno to Pokémon, który zawsze ma przy sobie wahadło, którego używa do usypiania ludzi i Pokémonów. Kiedy jest głodny, usypia ludzi i pożywia się ich snami. Miał raz miejsce incydent, w którym zahipnotyzował on małą dziewczynkę i ją ze sobą zabrał. W Pokémon FireRed i LeafGreen możemy zaobserwować podobną sytuację, kiedy bronimy małą dziewczynkę przed atakiem dzikiego Hipno. Kadabra ma jeden z najbardziej przerażających wpisów w Pokédexie, jakie istnieją. Żył sobie chłopiec. Ten chłopiec posiadał niesamowite moce psychiczne. Nie był on jednak w stanie ich całkowicie kontrolować. I pewnego poranka obudził się jako kadabra. Czy znaczy to, że wszystkie kadabry to ludzie ze specjalnymi zdolnościami, którzy nie mogli ich kontrolować, więc przybrali formy, które im na to pozwolą, w zamian pozbawiając się możliwości komunikacji i swojego ludzkiego ciała? Czy jest to ich świadomy wybór? Czy my naprawdę łapiemy w pokebole zdeformowanych ludzi? Ten jeden wpis podkreśla masę problemów etycznych pokemonowego świata. Co myślicie o tych wpisach? Czy wszystkie z nich są prawdą? Czy to tylko zmyślone straszne historyjki? O tym musicie zadecydować sami. Po więcej nowości, Kadabra.